Siemanko, 12:40. U mnie teraz jest pojenie. Już napiły się. Dzisiaj jest do wody probiotyk. Wczoraj był na grzyba. Młode tak rosną, nie obrączkuję. Obrączki wiszą z tamtego roku. Nawet nie zamawiałem w tym roku. W tym roku nie będą obrączkowane u mnie. A, wczoraj mówiłem na filmie, że jest obcy taki szczupkiem. I się nie myliłem, bo ja takiego nie miałem. On jest obcy, panowie, szczupkiem i w ogóle ma obrączkę od pocztowych założoną. Nie wiem, gdzie on jest, ale go wczoraj trzasnąłem. O, to on. Zobaczcie, to nie mój gołąb. Obrączkę ma od pocztowych. Zaraz je puścimy, zaraz pokażę, co to jest w ogóle za... To nie mój gołąb, jest jakby ktoś... Zobaczcie. 384. Ktoś od pocztowych założył obrączkę. Nie wiem, kto to założył. Szczupkiem. Wczoraj mówiłem na filmie, że jakiś gołąbek przyleciał, że się błąkają. Dzisiaj znowu przyleciał ten gołąbek i powiem wam tak. Gołąb jest zesławna. 200 km stąd. Patrzyłem na tym. Mam go tutaj. Jest bardzo chudy. Był teraz lotowany. Zadzwoniłem do właściciela. Kazał go włożyć do kabiny. Ale ja mu powiedziałem, że ten gołąb nie da rady. Bo jest za chudy. Za 3 dni do kabiny. Zaraz go złapię. Czekajcie. Mam tego gołąbka. Zobaczcie. Pokażemy. Gołąb zesławna. Pan mnie akurat trzasnął po głosie, bo zadzwoniłem do niego. Ogląda Andrzejka z Elmląga, świra. Poczekajcie. Mamy. Numer gołębia to jest 45 15. Numer obrączki to jest 2021 0437. Tipes, proszę, czerwony. Tipes czerwony, nie pokażę numeru. Założymy mu, puścimy go za półtora tygodnia. Niech dojdzie do siebie taki gołąbek. Same kości, zobaczcie. Chodź. Pan mnie ogląda, nie odwiedził mnie. Odwiedził mnie jego ptak. Może wróci, założę mu numer telefonu. Pokaż się. Czekajcie. Tak wygląda. Ale kości same. Gołąb zesławna. Od pana Piotra. Chyba tak mi się wydaje. Pozdrawiamy hodowcę. Chciał po niego przyjechać, ale mówi, że to za daleko. Żeby było więcej, to przyjechał. Gołąb jest bardzo dobrej klasy. Nie będzie u mnie trzymany. Będzie go oddany. Żeby była przesyłka, to bym go wysłał. Ale nie ma przesyłek. Czempion. Zobaczcie, gołąb zesławny. Wczoraj on był na gołębniku, czyli u młodziaków, na tym nowym gołębniku. I dzisiaj tu mają z tymi gołębiami. Mówił, że jest zdrowy, wszystko w porządku. Nic mu tam nie... Dostają wodę do tego. Coś tam dostają. Nie dostają mleku, ale coś tam dostają. Mówił, że jest gołąb zdrowy. Nie wpuściłem go do młodych. On tam wszedł na tym gołębniku. Wczoraj był i dzisiaj otworzyłem okienko i sam wskoczył. Mówił, że taki sam ma podobny gołębnik, dlatego może wróci, tylko mu założę numer telefonu mu założę. Powiem wam, tipesa nie będę ściągał. Sławno to jest za Rumią, chyba. Patrzałem. Dobra, wyjeżdżamy. Napite, najedzone. Patrz, jaki Budapeszt. Hop! Niech se wyjdą, później drzwi pozamykam. Tu otwieram. Dlaczego? Bo wejdą tędy. Mało. Już spadła pieprzona. No już się, Bolek. Zobacz, jaki Bolek, o, poszedł Bolek.
Jaśniak. Bolki, wypad. No co jest? Pocztowe puszczałem rano, 7:30. Już raz dziennie tylko. Raz dziennie pocztowe. O, ten obcy też niech idzie. Jakiś słaby. Widzisz, słaby, to nie ujnać. Tylko tak raz zganiam, latają lepiej, raz gorzej. Widzieliście wczoraj. Jest tam młodych z 15, ale u mnie mało młodych. Ja nie. Zobaczcie, o takie pierdziawki. Budapeszty dwa ładne. O, tamten jest świeżak. Krótki filmik, jak one. No tak, tam nie rysują. Szału nie ma. O, temu Rumunowi wyrosło już w ogonie środkowe pióro, zobaczcie się. Taki się sprzedaje w nowym dworze. Ciągną do góry. Dobra, idziemy do pocztowych. Są jeszcze, muszę wodę nalać. A, ktoś tam mnie się pytał o wiedeńskie i o te deresze. Koledzy, jajka były przeziębione, zmarznięte, ale powiem wam, że mają kolejne jajka. Zobaczymy, co z nich będzie. Tu tak samo mają. Teraz w tym razem złożyła dwa jajka. Taka parka. Mają wodę? Mają wodę. Mają jedzenie? Mają. Nie przegładzamy ich. One u mnie latają. Ten nie lata, bo ten jest od kolegi. Kupiona samiczka, druga. Samczyk jest prezent, co wiecie o tym, od Bolka. On to złapał. Już miałem kupca na niego, to nie jest do sprzedania go. Nawet jakby kładli tyle, co na rynku, za tamtą czarną chcieli 400. To wolałbym tego. Zobaczcie, jaki. Taka parka, o. Moich koczków. Ona też jest ładna. Uchowałam coś tam z młodych. Niech se siedzą. Muszę uważać na koguta, że mnie nie zaatakował. O, już krzyczy. O, już krzyczy. Tam jajka złożyły. Zobaczymy, bo nie byłem. Czy pawica złożyła? Spokój! Spokój! Idziemy, jeszcze wam nagramy. Zobaczcie. Jest tego. Jest tego. Jest tego, młodziaszki jak wychodzą. Wchodzą szybko. Nie mogę puścić drugi raz. Dlaczego? Bo nie mogą się widzieć pocztowe. Tam jeszcze roletę dzisiaj może zrobię. Zobaczę zaraz. Idę do garażu, pokażę wam teraz młodziaki. Żeby coś tam było. I zobaczcie, przyszedł, spodobało mu się miejsce i zobaczcie nasze tygrysy. Tutaj siadają na czapkę, już osrały, nawet zobaczcie, Zośkę osrały. Na dniach będzie szczepienie. Na dniach będzie szczepienie. Jest prawie 50 sztuk. Brakuje chyba 2 sztuki do 50 odpukać. O, Zośkę osrały. Siadają na nią normalnie, nie boją się. Nie wypuszczam ich, bo coś tam dostają dobrego do wody. One by chciały polatać. O, ten łysy. Ten łysy. Ten łysy doszedł do siebie. Myśleliśmy, że nie. Tu są takie młodziaki na czerwonych skówkach. Który mi się nie podoba, jest podejrzany, jest od razu likwidowany. No bo z takiego nie będzie lotnika. Mają? Mają. Pokażę wam teraz. Tutaj mam asy, rosną.
tutaj fajnie rosną. Zobaczcie. Wszędzie mam takie lasiory. Co tu jest czerwony? O nie, połowy wyszedł. Połowy. Tata połowy i ty połowy, tak? Najedzony, fajnie jesteś. Tu mam ich 18 sztuk. Ogólnie pocztowych już nie chowam. Tu mam jeszcze takie mniejsze. Jarek coś tam ma mi uchować, mówił. Z rozkładu. Zobaczcie jakie. Najedzone, pięknie. Czempiony, popisane jakie numery są. Popisane. Gdzie uciekasz? Tu mam, panowie. Mirki, to są dwa mirki. Zobaczcie samice, jakie duże mam młode. To jest Mirkowa. Mirkowa, zobaczcie. Mirek, zobacz, zobacz. Poszły w matkę. Jeden w ojca, jeden w matkę. No co? To jest, o, zobaczcie. To są, to jest siwa, to Mirek jest. Mirek będzie numer obrączki 3013. Tak? Chodź tu, pokażcie Mirek. Zobaczymy numer obrączki. Jest 3013. 3013. Zobaczymy jak to poleci. Mirek. Mirek to będzie twój ten Mirek. Mirkowy to jest. Bo siwy, dlatego 3013 muszę zapamiętać. Tu mamy też, o jak się pompuje. Masz obrączkę, masz. Wszędzie mam takie, o, tu są najmniejsze. Zobaczymy tutaj jakie są. Czekajcie, miskę wezmę. Ładnie nakarmione, fajnie. Odpukać takie brzydale, ten jak nawalony. Dobrze. A tutaj też są. Są. I tutaj coś mamy. A czekajcie, tu tu jest płowy. Tu jest mazak. Tu jest siwe. A tu jakie będą? Nie wiem. Zobaczymy. Też siwe albo groszki. Też pięknie nakarmione. Obrączki mamy. Gołębie są zapisane, zobaczymy. I tu zobaczę tylko jakie wyszły. A tamten płowy to jest po Jarka. Tu powinien być czerwony. No tu taki płowy wyszedł. Też mają obrączki. Ładne, eleganckie. Rosną fajnie. Zaraz będzie drugi rzut jajek i koniec. Może miski im wstawię. Może im miski wstawię, to jest 18 sztuk i 18 młodych. Niektóre są kozaki, panowie, kozaki. To są wszystkie moje gołębie. Starczy mi tylko tyle. Więcej nie potrzebuję. A tu są tygryski, o. Zosia ich pilnuje. Muszę ją nauczyć. Radio muszę im wstawić, żeby im wiadomości trochę się uczyły. Dobrze. Jeszcze ich nie szczepiłem. Na dniach będę je szczepił. Dobra, wszystko na temat. Pozdrawiam hodowcę od tego gołąbka. 45-15. Ten mi się podoba gołąbek. Fajny, bardzo ładny. To są dużo Mirka. Tego Jarka gołębi. Ten też jest ładny. Nerwowe, troszkę nerwowe. Polatałyby. Dobra, pozdrawiamy. No uciekać pomalutku. Płowych mam dwa. Szymla mam jasnego, ciemnego. Szymli chyba trzy są. Tak, raz. Tu dwa. I tu jest trzeci, taki jaśniutki.
No i czerwony jest, jeden, dwa płowy. I tak to siwulkie. Czarnego nie mam żadnego. Nie, jeden jest czarny gdzieś. Jeden czarny jest. Chcą wyłazić, ale nie ma wyłażenia. No, odpukać wszystko jest na razie. Zobaczcie. O, tutaj ten jest pierwszy duży. Tu jest tamten duży. Duży pierwszy. A, tu nie domknąłem i zaraz przejdę. Bo ostatnio mi dwa tam weszły. Dobra, do zobaczenia. Patrzcie, glemik wysechł, nie? Jaka przerwa się zrobiła. Ale tu coś wymyślę. Tu coś wymyślę. Widzicie, jak wysechł? Tu słońce wali. Dobra, pozdrawiam serdecznie. Świr. Niech sobie latają, a te zamknięte mam, żeby tutaj nic nie dolazło. Póki nie zaszczepię, nie wypuszczam. Nie wiem, może w sobotę, w niedzielę będę szczepił. Zobaczcie. Co jest, dzieciaczki? Ten jest piękny. Jarek, możesz zobaczyć, jak wyglądają. Tu parka. A Mirka samica siedzi na młodych. Duża młoda, ona jeszcze siedzi, pilnuje je. A może jajko będzie chciała drugie złożyć. Zobaczymy. Bolek te co dwa dostał, to jeszcze nie ma ani jednego młodego. Nie wiem, co jest zgrane u Bolka. U niego się młode słabo coś chowają, mówił. Dobra, pozdrawiamy. Do zobaczenia na kolejnych filmach. Gdzie ja mam ten pojnik? Pozdrawiam.